smakkujaw.pl, kolorowe papryki z pomidorami i mozzarellą. Przygotujemy dzisiaj kolorowe papryki faszerowane serem mozzarellą i pomidorkami koktajlowymi. Robiąc dzisiaj zakupy, nie mogłam się oprzeć tym kolorowym paprykom i kupiłam cztery takie różnego koloru i będziemy je, tak jak powiedziałam, faszerować serem. Będziemy potrzebowali połówki z czterech papryk i połówki dwóch papryczek chili. Opakowanie 125 g sera mozzarella, to jest taka kulka w zalewie. Będziemy potrzebowali, ale to już odrobinę sera mozzarella startego, to po prostu posypiemy papryczki przed włożeniem do piekarnika. Jak już powiedziałam, mamy cztery takie kolorowe papryczki i dwie gałązki pomidorków koktajlowych, tak mniej więcej 14-15 sztuk. Jeśli chodzi o przyprawy, to wykorzystamy oregano oraz tymianek. Te przyprawy naprawdę świetnie nadają się do wszelkiego rodzaju warzyw, a także świeżą bazylię. Ona świetnie komponuje się z pomidorami. Użyjemy ją, lekko posiekamy i troszeczkę włożymy do pieczenia, a potem kilkoma listkami przyozdobimy papryczki. No, będzie potrzebna oczywiście sól oraz odrobinę pieprzu świeżo zmielonego. Kroimy papryczki w taki sposób, aby zostawić ogonek. O. O. I mamy już przygotowane. Za moment usuniemy wszystkie nasionka. Częściowo mamy już przygotowane nasze papryczki. Robimy to mniej więcej w taki sposób, aby nie pozostały nam żadne gniazda nasienne. I zabieramy się do ostatniej. Musimy trochę uważać, bo to jest dosyć, może nie aż taka skomplikowana praca, ale trzeba troszeczkę cierpliwości. O, i tutaj usuwamy jeszcze. O, w ten sposób. Tutaj jeszcze nam lekko ścinamy, popukamy, jeszcze nam trochę zostało, usuwamy resztę nasion i papryczkę mamy już gotową. Tutaj mamy już jedną oczyszczoną papryczkę chili, z drugiej usuwamy gniazda nasienne. Uważamy przy papryczce chili, bo ona jest dosyć taka szczypiąca, żeby przypadkiem nie dotknąć do oka. O. O, i papryczkę mamy już gotową. Kolej na pomidorki. Mamy już je umyte. Odrywamy z gałązek i za moment pokroimy je na ćwiartki. Pomidorki kroimy najpierw na połóweczkę, potem na ćwiartki i wrzucamy do miseczki i tak z każdym kolejnym. Kroimy teraz nasz serek mozzarella, ten, który odsączyliśmy wcześniej z zalewy. Najpierw kroimy na takie plasterki. No, w rezultacie to ma być kosteczka, więc teraz sobie robimy takie, formujemy. O. Kroimy to na pół i drugą na pół i teraz na taką kosteczkę. I kolejna. O, i serek mamy już gotowy. Do pokrojenia pozostała już nam tylko papryczka chili. Postarajmy się ją w miarę jak najdrobniej posiekać i papryczkę chili już mamy gotową.
Jedną papryczkę już mamy nafaszerowaną. Teraz kolejną, pokażę jak to zrobić. Na dno wkładamy ćwiartki koktajlowych pomidorków. O. Teraz kawałeczki sera mozzarella. O, mamy jedną warstwę. Położymy tak trzy listki świeżej bazylii. My ich tu nie rwaliśmy, dlatego że one były takie dosyć małe. Odrobinę papryczki chili czerwonej. Odrobiny zielonej. Pamiętajmy, że ona jest dosyć intensywna, ale ponieważ mamy ser dosyć łagodny, to taka ilość będzie w sam raz. Teraz odrobina tymianku, odrobina oregano, troszeczkę posolimy, odrobinkę i dwa obroty młynkiem pieprzu. I robimy kolejną warstwę z pomidorków. To jest taka dosyć duża papryka, więc w niej tutaj sporo możemy ulokować. O tak, już wystarczy. Odrobina jeszcze sera. O. I znowu przyprawimy troszeczkę naszych ziół aromatycznych. O, troszeczkę nam się tu za dużo. Odrobinę pieprzu i na wierzch ser mozzarella ciągnący do wszelkiego rodzaju zapiekanek. To jeszcze odrobinka, żeby nam ładnie pokryło i zabieramy się za kolejną papryczkę. Przechodzimy do ostatniego etapu pieczenia naszych papryczek. Nalewamy dosłownie kilka kropli oleju, lekko rozsmarowujemy, żeby nam papryczki zbyt mocno nie przywarły. O, tyle będzie dobrze. Wykładamy na blaszkę. I wkładamy do nagrzanego piekarnika 180 stopni na środkową półkę. Piekarnik już mamy odpowiednio nagrzany. Wkładamy nasze papryki na 40-60 minut. Papryczki już mamy upieczone, pięknie przekładamy je na talerz. Nasze papryczki są już gotowe do podania, przepięknie pachną, kolorowe, zatem życzymy smacznego.